Cześć, tu Bartek z Road Racing, witam Was wszystkich serdecznie. W cyklu nagrań, które mogą Wam ułatwić, jeżeli w przyszłym roku będziecie decydowali o zakupie jakiegoś roweru, mogą Wam ułatwić ten zakup. To są swego rodzaju poradniki zakupowe, w różny sposób nagrywane, marki, zestawienia marek, jedna marka, różnie to tutaj bywa, ale w każdym razie można z tego wyciągnąć dużo wartościowych informacji i opinii, którymi można się później kierować. Ok, dzisiaj marka Giant, numer jeden na świecie, jeśli chodzi o, ilo, o, o skalę produkcji. Jest to oprócz tego, że jest to producent rowerów rozmaitego rodzaju, to jest to również producent ram dla wielu prestiżowych marek na świecie. Ram karbonowych oczywiście. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, tym samym ułatwicie mi pozyskiwanie kolejnych rowerów i nie tylko rowerów na testy. Na tym mi głównie zależy. Bardzo z góry dziękuję też wszystkim, którzy już zasubskrybowali ten kanał. Ostatnio to bardzo fajnie idzie. I zachęcam również do skorzystania z ofert partnerów kanału Evan Light: 3% upustu na świetne koła, Optyk Okular: 5% upustu na okulary rozmaitego rodzaju i 10% lub 5% na markę Cannondale w Bike Chillu w sklepie rowerowym z Dębicy. Ok, a Sam Giant to marka, która ma ofertę bardzo kompletną rowerów. Nowe modele u niej na pokładzie, takie istotne i, i głośne bardzo, to na pewno Propel i Defy. Mamy jeszcze troszeczkę starszy model TCR, który prawdopodobnie niedługo ulegnie odnowieniu. I cóż tam dalej mamy, mamy grawele w różnych wersjach, zwykłe Revolty i Rewolty Amortyzowane, czyli Revolty X. I to jest oferta tego producenta. To są, to są rowery, które mają pewną charakterystyczną cechę jakość jazdy. Ja jeździłem na wielu rowerach, na, na całej masie kół i opon, i tego przetestowałem naprawdę sporo. Gianty są bardzo charakterystyczne w jakości tej jazdy. Tego, to jest ciężkie do podrobienia to jest unikatowe dla tej marki to jest po prostu coś charakterystycznego coś, co tą markę Wyróżnia na rynku. W Polsce jest ona szeroko dostępna, sieć sprzedażowa Gianta jest bardzo duża. I co? Przejdźmy do nagrania z przeglądarki. I przechodzimy do nagrania z przeglądarki. Przed Wami Giant Proper Advanced Pro 0 AXS. Tych propeli mamy tutaj kilka, tak naprawdę. Do wyboru są różne modele. W przypadku tej, tej serii, w przypadku serii rowerów aerodynamicznych od Gianta. Chciałbym Wam to, to, ten cały lineup przedstawić. Tutaj mamy modele Propel Advanced SL. Charakterystyczna cecha to jest yy, najlżejszy yy, i najsztywniejszy karbon użyty do produkcji widelca i ramy. Yy, jak również zin zintegrowana sztyca, co nie dla każdego, powiedzmy szczerze, jest zaletą. Ale tak to w tym rowerze wygląda. Tutaj topowe rowery kosztują 55 tysięcy złotych, 55 500. Są to rowery wyposażone w koła, które kosztują 12 tysięcy z kawałkiem, w kadeksy Ultra, Dura ace i tą fenomenalnie zrobioną ramę, łącznie z technologią Fusion, łączenia tutaj rur w okolicy węzła podsiodłowego. No to jest niesamowite, jak, jak te ramy są robione, ale Giant na takie projekty na pewno stać, jako gigantycznego też producenta takich ram. Kolejną serią jest Advanced Pro, tu rowery Propel Advanced od 13 999 zł do 21 000 do 22 000 zł. Zobaczmy. OK, chciałbym właśnie ten rower omówić, czyli Propel Advanced Pro 0 jeśli chodzi o wyposażenie i o to jak on wygląda, no wygląda moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie, taki fajdzik tutaj idący w tył z, z pięknego takiego niebieskiego koloru biały napis i ciemny bardzo tył mamy tutaj troszeczkę lepsze koła ale zaraz do tego przejdziemy, strona Gianta jest ultra prosta w nawigacji, bardzo łatwo się po niej poruszać i łatwo tutaj generalnie wszystko znaleźć i sobie poustalać, porównywać Prosta, fajnie, bardzo fajnie zrobiona z drona, może nie prosta, prosta to złe słowo, bo niektóre inne strony może są bardziej w sumie proste od tej, natomiast łatwa bardzo w użyciu, to chciałem powiedzieć. Ok, wspornik siodła wektor rama, jak tutaj, widelec jest z kompozytu Advanced SL, rama to kompozyt Advanced, czyli nie ma tutaj tej już najlżejszego kompozytu używanego w tych najdroższych propelach. Grupa to kompletna dosyć grupa Shimano Ultegra Di2 Świetna grupa, dobrze pracująca, troszeczkę cięższa od Dura troszeczkę inaczej wykończona Może nie wygląda tak yy, zjawiskowo jak Dura Ace, ale działa naprawdę kosmicznie dobrze Nie ma tu żadnych uwag co do tej grupy yy, Koła to SLR-y jedynki Gianta 50 Koła o wewnętrznej szerokości około 22 mm, 50 mm wysokość. Hookless, czyli wiadomo, troszeczkę te ograniczenia dotyczące opon trzeba mieć na to uwagę. Jak już kupujesz taki rower, piasty Gianta Low Friction, połączenie z tarczami to Centerlock, CX reje, szprychy, no bardzo dobra specyfikacja kół. Są dwa, dwie, dwa, jakby poziomy tych kół: jedynki i dwójki, to są jedynki, czyli ten wyższy poziom. Wagi tutaj Giant nie podaje, ale myślę, że tu jest waga poniżej 8 kg w przypadku tego roweru, także bardzo kompletnie wyposażone. Tutaj mamy też w wersji pro kierownicę karbonową. To warte, warte zauważenia, i tutaj taka to jest dosyć różnica istotna. Wspornik kierownicy jest aluminiowy. Wygląda on też elegancko. Integracja przewodów jest właśnie pod tym wspornikiem. Jak sobie zobaczymy na rower, dokładnie tutaj no, praktycznie tu niczego nie widać. Jest to zrobione w bardzo zmyślny i prosty zarazem sposób. Także taki rower, takiego propela możemy dostać za 29 999 zł. I oczywiście możemy też dostać tańsze propele. Na końcu pokażę wam takiego propela, na samym końcu porównania, także poczekajcie jeszcze chwilę, od czego zaczyna się ten typo szereg, gdzie można już dostać, podkreślę tylko, że w przypadku Propela, to jest dla mnie top 2 na świecie. Jeżeli myślę o dwóch najszybszych rowerach aero na świecie, to myślę o propelu i o kanionie Aerodzie. To jest jedyny jego konkurent, który moim zdaniem trzyma mu koło, że tak powiem. Jest on używany przez naszego kolarza przez Kamila Gromnickiego, jest to super szybki rower i mimo wszystko patrząc na to jak on jest wyposażony ta cena jest konkurencyjna, tak bym to nazwał, pamiętajmy, że kupujemy świetnej jakości karbonową ramę, doskonale jest to wszystko wykonane, polakierowane od firmy, która też ma obsługę w Polsce topową, także to wszystko ma znaczenie, jeśli chodzi o rowery AR jakbym miał brać taki rower dla siebie to prawdopodobnie byłby to jednak Giant, tyle wam mogę powiedzieć. Ok, przechodzimy do kolejnego roweru wyścigowego TCR Advanced Disc 1. Taki tutaj rower dla was wybrałem za 15 999 zł. Ciekawa wersja wyposażona w Shimano 105 DI2. Propel to jest z kolei już zaerodyzowany rower taki klasyczny do ścigania. Można też powiedzieć, na góry, tu można wykręcić naprawdę niezłą wagę przy drobnych modyfikacjach, przy wymianie kół na, na lekkie. Cała reszta jest bardzo lekka. Zresztą, podobnie jak w propelu, rowery Gianta ogólnie są lekkie to jest taka ich ogólna cecha. To można z, z, pełną, z pełnym spokojem o tych rowerach powiedzieć. Yy, czym on się różni od propela? No nie, nie, nie doradziłbym TCR yy, komuś, kto na płaskie wyścigi oczekuje maszyny, którą będzie w Peletonie leciał 45 na godzinę non stop i jeszcze chciał do tego iść w jakieś ucieczki. No, ten rower bardziej poleciłbym komuś, kto oczekuje dobrych prędkości i świetnego prowadzenia oraz komfortu też, bo on ma pewną tą niezbędną dawkę komfortu. To jest bardzo yy, istotne. I na góry na teren taki mocno pagórkowaty, z jakimiś podjazdami, wtedy TCR jak najbardziej tak. TCR jest też wyznaczany na świecie jako taki wzorzec wyśc roweru wyścigowego, jeśli chodzi o kulturę jazdy. W tym aspekcie ten rower jest na pewno wyjątkowy. Minus tego roweru, no bo jak na, w tych porównaniach mówimy i o plusach, o minusach, niezależnie od marki. Ja Market Giant bardzo lubię i cenie, ale i tu są pewne minusy. Na dzień dzisiejszy minusem jest tutaj brak zintegrowanych linek. Ok, także jeśli chodzi o TCR, to te linki są minusem. W kolejnej edycji spodziewamy się schowania tych linek w sposób, tak jak jest to zrobione w Defi'u i w Propelu, takie jest moje przewidywanie. Jeśli chodzi o, o wyposażenie tego konkretnego roweru, to mamy tutaj tą stopiąteczkę DI2, która jest na pewno ozdobą tej, tego roweru, za, za, w, takim, w takiej kwocie jest to kwota dosyć atrakcyjna, pamiętajmy, że mamy świetną ramę jednak, to jest podstawowa sprawa, koła to są jeden, jeden z podstawowych modeli Gianta PR2 Disc Koła dosyć ciężkie, takie bym powiedział, treningowe. no Nie, nie, nie mają tylko jakichś wielkich zalet, yy, nie, nie czarujmy się, yy, ale no, na początek coś jest. Yy, generalnie, jeśli chcesz z tego roweru zrobić maszynę taką naprawdę na wyścigi, to rekomenduję tutaj upgrade do kół karbonowych, w zależności co wolisz. Jeżeli na góry, to może jakieś 30, jeżeli na płaskie jeżdżenie, to 50. Yy, 50 może być też kołem uniwersalnym, to w zależności od tego, jakie kto ma do tego podejście. I tutaj zerknijmy jeszcze, jak wygląda kwestia geometrii w tym rowerze. Już tutaj patrzymy. 1,38 to jest proporcja w moim rozmiarze w tym rowerze, w tym na którym jeździłem podczas testów. No, był to, był, jest, jest to, nie był to. Tu krótka taka przebitka z filmu, który nakręciłem. O tym giantie tcr -ze. no Jest to rower, na którym mi się jeździło osobiście bardzo fajnie. Wysoki komfort też jazdy, dobre przyspieszenia. Jak trzeba było go bójnąć trochę, trochę lepiej po takiej mojej rundzie testowej, na której wszystkie rowery testuję 30 parokilometrowej. Ten rower po tym teście trafił w ręce Kamila. Kamil po prostu go sobie odkupił, także te rowery są w różnych wersjach wyposażeniowych dostępne, geometria to jest taki balans dobrze sprawdzony bo jest to geometria Compact Road Gianta dobrze sprawdzony balans między sztywnością a komfortem ten rower jest wystarczająco sztywny, żeby dobrze przyspieszać, ale nie ma w nim takiego, takiego nieprzyjemnego wrażenia z jazdy jak w rowerach, które są trochę mają przesadzoną tą sztywność i producenci skupili się tylko na tym Baza kół jest dosyć krótka, rower jest skrętny, tutaj nie ma żadnych problemów. Tutaj ta, ta geometria była wypracowywana przez wiele, wiele lat. Na tym rowerze jeździł m.in. winokurow, czyli świetny kolarz sprzed 15-18 lat, powiedzmy. Także już wtedy te cery były w użyciu jako rowery wyścigowe. Oczywiście rozmiary korb dopasowane dla do kolarza. Z ciekawości jeszcze zerknę na obniżenie suportu. Zmienia się ono wraz z rozmiarem od 72 do 67 mm, czyli taki klasyczny przedział jak najbardziej dla szosowego dobrej maszyny takiej na wyścigi, jaką na pewno jest TCR. Lineup tych TCRów, przynajmniej tych najtańszych, sięga od 12 500 zł do 18, do 19 000 bez złotówki, ale są też rowery droższe, żebyście widzieli jak ta całość się prezentuje. TCR Advanced Pro Disc to jest 32 000 zł, jeden model i SL do, do 38 tysięcy złotych wyprzedaż, także jakaś promocyjna taka oferta tutaj są też, warto, warto chciałbym nadmienić, że zapoznajcie się dokładnie z ofertą TCR-ów tu są teraz jakieś promocje, nie chcę tutaj wchodzić za głęboko w temat ale tu prawdopodobnie jest 3 miesiące subskrypcji RUWI, o ile dobrze pamiętam, a kliknijmy, Zobaczymy, może tu gdzieś jest opisana ta promocja, tak na szybko to już jest rower na kadeksach, także tu już wjeżdżamy w opary luksusu, że tak powiem. Nie ma tutaj tej szczegółowej informacji, ale obiło mi się gdzieś o uszy, że jest teraz taka promocja. Ok, co mamy dalej? Rowery enduransowe od Gianta i tegoroczny hit. Jeździłem na tym rowerze świetna jakość jazdy naprawdę po raz kolejny to mówię bo mówię to przy każdym z tych modeli na każdym z nich jeździłem na propelach na dwóch generacjach na DeFi to samo na dwóch generacjach na TCR na jednej generacji tej najnowszej aktualnej i mogę wam powiedzieć że DeFi to jest właśnie to ta charakterystyczna jakość jazdy tak z którą ja utożsamiam markę Giant czyli za... ja na tym rowerze zrobiłem koma na płaskim odcinku, tam trzeba było bardzo szybko rozpędzić rower do 50 i chwilę przytrzymać po wyjściu z zakrętu no i naprawdę ten rower sobie z tym radzi przy naprawdę zdrowym depnięciu, ja też sporo ważę dysponuję dużą siłą, no nie wiem, ze sztangą mój rekord przysiad to 172,5 kg to sobie możecie wyobrazić jak to się przekłada na takie krótkie depnięcie i rower wszystko wytrzymuje, pięknie przyspiesza. Jest aerodynamiczny, co ciekawe i ważne. Nikt się tu nie odżegnuje od aerodynamiki. Mi się to podoba, że Giant stara się jak najwięcej tych zalet wcisnąć w jeden model możliwy, a jednocześnie nie przesadza, czyli nie idzie w nadmierną, w nadmierną taką nieprzyjemną w odczuciach sztywność. Sztywność roweru ma być, o, ma być zapewniona w pewnych określonych miejscach, i w innych generalnie nie powinno już się na to stawić. Stawiać, bo tworzymy rower który ma fatalną charakterystykę jazdy Giant tego nie ma tu jest model za 22600 zł bardzo fajnie pomalowany też takim z, fade, z takim fade'em charakterystycznym zobaczmy jak ten rowerek jest wyposażony wyposażenie jego to jeśli chodzi o grupę napędową Shimano 105 DI2 podobnie jak w poprzednim rowerze i kółka SLR 1.36 -y bardzo fajne koła yy, które mają tą, ten taki magiczny zaplot GIANTA który usztywnia koło w czasie jazdy dopiero jak je obciążysz czyli prawdopodobnie mierząc yy, w jakiś tam sposób yy, to koło yy, na, na, montażu, na centrownicy może byś tego i nie wykrył ale jazda jest też dosyć ciekawa na tych kołach i te wrażenia ja nie powiem, że to jest jakoś dra dramatycznie inne od innych dobrze zaplecionych kół, bo ja tego nie wyczuwam. Ale jedzie się na nich dobrze. To przynajmniej y, nie zostało tu nic zepsute, że tak powiem. I y, y, y taka jest moja tutaj uczciwa opinia na ten temat. Wszystkie koła, wszystkie rowery Gianta przychodzą przygotowane pod tubeless, zaple za zatublesowane również, jeśli chodzi o opony. Y, opony to jest Giant y, Gavia Fondo 1 y, z 60 TPI. Yy, ok, jeśli chodzi o te opony, one pewien progres przeżywają, ale umówmy się, że to jeszcze nie jest topowy światowy poziom. To też trzeba uczciwie powiedzieć, że, że może być jeszcze troszeczkę lepiej. Ta branża, ale to tak jest: no, Giant stara się robić swoje opony i to wychodzi mu coraz lepiej, podobnie jak Kadex. Natomiast to jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałeczek do tej czołówki. Oczywiście mamy tutaj tą technologię diffuse, czyli redukcję drgań poprzez kształty, to jest bardzo inteligentne podejście do sprawy, Giant tutaj nie postawił na używanie jakichś elementów tłumiących drgania typu jakiś amortyzator znanych ze Specialized czy sprzęgło, streka, nie ma takich elementów, po prostu wykorzystują możliwości karbonu na maksa. Polecam też film o tym rowerze i o każdym z tych poprzednich, bo te filmy są wszystkie na moim kanale. W ten sposób poszerzycie wiedzę, wiedzę na temat tej marki i tych rowerów. Także w rowerach yy, enduranceowych, no DeFi ma bardzo, bardzo mocną pozycję. z rozpoznawalnym rowerem i jest rowerem, którego raczej się w rozważaniach dotyczących tego typu rowerów nie pomija. Yy, ok, przechodzimy do Contenda. To jest taki uniwersalny, tańszy rower. Już przechodzimy w tym momencie do rowerów aluminiowych. Zobaczmy na specyfikację tego roweru. Rama to jest aluminium Alux. Mamy tutaj oczywiście kompozytowy widelec, poprawiający trochę charakterystykę jazdy i skromniejsze wyposażenie, ale grupa napędowa to 105-12. Przy cenie tego roweru poprzedni rower kosztował 30 tysięcy złotych. Tutaj mamy cenę. 8999 zł 9000 zł bez złotówki. Jest to dobrze wyposażony rower o ciekawej ramie. Widziałem go na żywo, jeden z moich kolegów jeździ na takim rowerze. dosyć szerokie opony tam przychodzą w standardzie i no, jest to konkurencja dla wielu aluminiowych rowerów. Dostajecie tutaj takiego Enduransa w aluminium dobrze wyposażonego z fajną grupą i, no i tak, tak generalnie jest pomyślany ten rower żeby również ta oferta rowerów aluminiowych była kompletna yy, tutaj mamy Revolta X w cenie 21 000, 22 tys. zł bez złotówki, też fajne malowanie podoba mi się, w Giantie generalnie te malowania się poprawiły ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy rowery Gianta nie były fajnie malowane, no, umówmy się, że nie było tak od zawsze, żeby nie było tak lukierkowo Yy, ok, yy, jeśli chodzi o ten rower, jeździłem na nim, miałem ten rower na testach, krótko bo krótko, ale zdążyłem się przejechać. Yy, fenomenalna tam była akurat praca Widelca. To był Fox, pracował naprawdę świetnie i taki bardzo prosty, tani w sumie, jeśli chodzi o wykonanie, sposób amortyzacji z tyłu poprzez amortyzację na sztycy. No jest to bardzo prosty sposób, cóż, to tutaj będę Was czarował, yy, ale działa. Także można powiedzieć, oczywiście ta amortyzacja realnie patrząc i fizycznie rzecz biorąc, mamy ją z przodu, ale z tyłu to lekkie ugięcie też zapewnia dodatkowy komfort, trzeba to przyznać. Zobaczmy, jaki jest sztyca amortyzowana. To jest to, co, to, co mówiłem. I to ta sztyca ma również swój skok. Co istotne, mamy tutaj koła karbonowe, oczywiście Gianty CX. -ery. X1 karbonowe, 25 mm wewnątrz szerokość, wysokość 26 mm, oczywiście huklesowe. Giant całkow całkowicie postawił na hukles, tu już nie ma, zmiłuj się widelec w tym rowerze to y, RockShox Rudy XPLR 40 mm skoku no i jeden i drugi widelec i RockShox i Fox ten, ten, ten skok jest akurat do roweru gravel, ale na cięższe warunki nie ma sensu kupować takiego roweru na równe szutry to jest bez sensu, lepiej sobie wziąć normalną wersję prostą Revolta w przypadku Gianta lub, y, lub jakiś inny rower gravelowy, ale już bez, bez tego y, elementu jeśli chodzi o geometrię tego roweru, cztery rozmiary mamy tutaj zapewnione do wyboru. 1,48 to jest ta proporcja dla tego roweru, czyli taka spoko, jak na Gravela Nie jest źle, jest to właściwie zestrojony rower. Jest to rower o dosyć długim reachu, ale też krótszych mostkach. To trzeba przyznać, w taki sposób jest to pomyślane. Zresztą oba rewolty są tak pomyślane. I jest tutaj ta możliwość adaptacji długości roweru poprzez zmianę ustawienia tak zwanego chipa przy tylnej osi Jest to sprytny sposób na to, żeby mieć pewien wariant jeśli chodzi o zachowanie się roweru Zawsze to, zawsze to jest jakaś alternatywa, przy wydłużaniu tej bazy ku, rower troszeczkę traci może na dynamice, na zwrotności, ale zyskuje na stabilności i to nie jest wcale takie yy, złe. Yy, ok, tak to tutaj wygląda. Yy, jeśli chodzi jeszcze, zerknijmy na bazę Q tu ona pewnie też będzie w dwóch wariantach podana. Tak, yy, tu mamy to, to tutaj widzicie yy, tą, tą, tą zależność wynikającą właśnie z zastosowania yy, flip -chipa. Na wysokości główek ramy, tak jak Wam wiele razy mówiłem, nie patrzcie się, patrzcie się w tym przypadku na stack. To jest dużo istotniejsze i w ten sposób oceniajcie sobie to jak tam się rower dopasuje, jak, jak sobie rower dopasujecie do siebie tu macie długość spornika kierownicy jak widzicie on jest naprawdę krótki 70mm w rowerze który jest na 1,80m także to, to jest krócej i to kompensuje w pewnym sensie ten dłuższy reach, a dzięki temu też mamy większą stabilność, bo ten dłuższy reach jest powiązany z troszeczkę ostrzejszym kątem główki i to się dopina w całość pomysłu na geometrię Gianta Revolta, niezależnie czy Advanced, czy, niezależnie czy wersji tej bez amortyzacji, czy z amortyzacją. Tu jak widzicie rower klasyczny Revolt Advanced Pro 1, ten rower wygrał konkurs Bike Radaru na Rower Roku czas jakiś temu, tu mamy wersję Pro 1, czyli dosyć bardzo wysoką wersję za 26 500 zł, dosyć drogie, drogi, droga wersja tego roweru i zobaczmy, z czego ta cena wynika. Zakładam, że wyposażenie będzie tutaj dosyć luksusowe i pewnie się nie zawiedziemy. Wydaje mi się, że jest to rower na na rivalu, etapie, AXS. Zobaczmy jakie kółka. no karbonowe koła od Gianta. I jest to rower, który no, generalnie nic mu nie brakuje, bo skoro mamy również koła y, karbonowe i grupę od Srema, no to cóż jeszcze tutaj możemy chcieć? Zobaczmy to, patrząc na rozmiar kasety, to domyślam się dokładnie, że jest to napęd z dwoma blatami z przodu: 30-43. SRAM y, Rival chodzi fajnie. Ja jeżdżę na takim sramie w Gravelu, ale nie dociążyłem go jeszcze w złych warunkach. Także nie chcę się tak kompleksowo wypowiadać i go chwalić bezpodstawnie. Jeszcze muszę go gdzieś dojechać w takimś błocie i zobaczyć, co się wtedy z nim będzie działo. Sprychy to stapimy CX-Raye w kołach, czyli koła są lekkie. Ogólnie mogę to powtórzyć po raz drugi podczas tego nagrania. Rowery Gianta naprawdę są lekkie, i tutaj nie zawiedziecie się, jeśli chodzi o ten parametr. Zobaczmy. Na forsie Rover jest jeszcze parę tysięcy złotych droższy, ale wtedy już macie absolutnie fajny luksusowy zestaw od Srema. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają inne Revolty. Revolt Advanced. Ceny jego zaczynają się od 11200 zł. I na czym on wtedy jest na GRX 400 ale już z Karbonową ramą, także to też jest moim zdaniem spoko. Zobaczmy sobie na, na pewno, czy, czy tu wszystko się zgadza, jeśli chodzi o, o to, co Wam mówię. Bo, jak już coś mówię, to wolę to sprawdzić. Rama tak jest: to jest kompozyt, advanced yy, i podobnie jest z widelcem. Natomiast koła to są tutaj koła aluminiowe, i osprzęt to jest tani taki zestaw mieszany GRX400. Z Tiagrą y, 10 rzędową 1134, ale macie już tą, tą technologię Gianta, czyli y, kierownica tu jest co prawda aluminiowa, y, ale wspornik spornik siodła to jest już Carbon Diffuse y, i dzięki temu spokojnie można śmigać. Jakość jazdy na tym Giante jest bardzo wysoka. Miałem taki rower, naprawdę spoko maszyna. I tu na koniec chciałem wam pokazać rowerek, najtańszy, taki najtańszy rower, który ja bym polecił komuś, kto chce się ścigać. 13 999 zł. Giant Propel Advanced 2. Nie patrzmy na koła, bo koła tutaj to są koła, te podstawowe Gianta. One polecą do wymiany, jeżeli chcemy się na poważnie ścigać. Ale ta baza za 13 999 zł z grupą 105, zobaczmy na specyfikację. Yy, I 105. Tu mamy jeszcze w specyfikacji grupę 105 yy, 2000, 2x11, czyli taką na tą chwilę specyfikuje producent. Natomiast na nowy sezon, mam wrażenie, 8,90 waga. No to jest dużo, ale tutaj te koła i opony ważą bardzo dużo. Także to jest spokojnie, schodzimy tutaj do 8,2 powiedzmy przy lepszych kołach do 8.1 może nawet i jest też szansa, że finalnie w sklepach ten rower pojawi się jako rower na dwunastkowej taką takie mam wrażenie natomiast to sam rower wygląda naprawdę zabójczo ale tu nie chodzi o to jak on wygląda, chodzi o sam pomysł na rower aero świetny aerodynamiczny przód, bardzo aerodynamiczna dolna rura, przepięknie ukształtowana główka sterowa i tutaj z tyłu już bez tych nadmiernych bajerów, bo Wszystkie badania prowadzone przez producentów kół i rowerów. Na, na poważnie prowadzone. Ja nie mówię tak, jak niektórym tam producentom się wydaje, jak rower aero ma wyglądać, jak ma być powyginany i wtedy będzie aero, a później z tego nic nie wychodzi. Tylko realne badania w tunelach pokazują, że ten tył roweru nie jest już tak super ważny. Cała zabawa o aero i ta gra idzie z przodu roweru. Frontal area, czyli koło, widelec, główka, kierownica, rura, jedna druga. I to jest y, cała kwintesencja aero w rowerach, i ten propel jest rowerem ultraszybkim. To potwierdza Kamil: ma możliwość jeżdżenia na obu roże, rowerach Gianta, bo będąc ambasadorem Gianta jeździ na propelu, a ma prywatnie TCR-a. I mówi, że powyżej 40 naprawdę różnica jest wyczuwalna, a on ciśnie grube waty i naprawdę te 40 potrafi przekraczać przez długie kilometry, dziesiątki kilometrów. No, ma po prostu średnie z wyścigów powyżej 40. Także takiego, jeżeli by mnie ktoś pytał się, że chciałby Robert sobie na wyścigi kupić, to żeby nie wydawać fortuny, coś takiego i do tego fajne kółka i voilà! Okej, okay, dziękuję uprzejmie, dziękuję, że byliście do końca ze mną w tym nagraniu. Pamiętajcie o subskrypcji, to mnie bardzo motywuje i pozwala rozwijać ten kanał. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego do końca. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam. Hej!